zęby tutaj. Oczywiście, kłamie, że są gówna na całym tym, na innych sprawach, to ja kłamie. Ja jeszcze wiele rzeczy, panowie, wy pamiętacie tylko o swoich miejscach. No nie wiem, jak to się stało, że akurat za kadencji pana Górczyńskiego droga tam ładna pana terenie się pojawiła. No myślę, że to przypadek, no ale słyszałem o takim fakcie. Dziękuję bardzo, już minęło 10 minut. Na pewno. A teraz niech się państwo może wypowiedzą, co tam mieszkają, bo ja tylko byłem. To nie jest miejsce na... No a na co jest miejsce, panie przewodniczący? Sprawy różne są dla obywateli. Co chcecie, żebym wam znowu ludzi przyprowadzał pod urząd? Zgłosił chce pan. Chce pan to, czy pan nie chce? Zgłosił pan swoje problemy. I właśnie ludzi, moje problemy to nie są. Proszę, niech się tu panie wypowiedzą, co sądzą. Proszę państwa, we wtorek pan prezydent ma dzień przyjęć, zapraszamy. Proszę pana. Panie przewodniczący, wczoraj było Rada Osiedla na dzielnicy Budki. Ale radni nie słyszą, no bo on nie powiedział. Rada Osiedla państwa, na dzielnicy Budki, tak, na której byli zarówno radni, jak i kilkadziesiąt mieszkańców zgłaszali swoje problemy dotyczące osiedla. Jak do świąty zginą te gówna rozlewające się, panie prezydencie, to po świętach pan będzie miał je w gabinecie. Ja panu to obiecuję. Dziękujemy. A pan wróci tam, gdzie...